Cześć wam. Wow. Znowu ten las. Znowu cudowny las, który... No i chyba się od niego nie odkleję. Po prostu cały czas, codziennie mi się chce do lasu. Nie wiem, co tam w środku takiego jest śpiewającego, że chcę lasu, lasu i lasu. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć kilka słów na temat bólu. Ale tego fizycznego. Pewna osoba zapytała mnie, jak na to spojrzeć. Bo mówi się o tym, że... ból jest tą informacją, tym sygnałem. I robi się różne rzeczy po to, żeby ten ból złagodzić. Kiedy boli nas fizycznie, to chcemy uciec. Chcemy zrobić cokolwiek, żeby nas przestało boleć. I w wielu momentach jestem bezradny też wobec bólu, jeżeli takowy się przytrafia mi. Bo wewnątrz raczej nic mnie nie boli, jeżeli już to gdzieś tam coś w coś się uderzy, albo raczej tego rodzaju ból. Ale wiem jedno. Ból jest wielkim nauczycielem. Wielkim nauczycielem dla mnie, by nabierać, rozwijać, uczyć się dystansu do tego, co się dzieje. Kiedy spojrzymy na swoje ciało fizyczne, ono jest. Kiedy spojrzymy na swoje emocje, odczuwanie, one są. Spojrzymy na swoje myśli, one są. Ale to wszystko nie stanowi nas prawdziwych. To jest rodzaj ubrania, rodzaj naszej ekspresji w tym świecie fizycznym, żeby przeżywać. I ból jest jednym z doświadczeń, które nas uczy. My możemy go zaobserwować. Możemy powiedzieć, że ból jest we mnie. Ból jest w moim ciele. Jest ktoś, kto mówi o tym. I jest tym nauczycielem dla mnie osobiście do tego, żeby nabierać niesamowity dystans do tego, co nie stanowi mnie najprawdziwszego. Tak już mówiłem na innych filmikach odnośnie właśnie tego dystansu i tej takiej wewnętrznej ciszy, że można sobie przyzwolić w myśleniu, w tym niezaczepianiu się na to, że on jest i ja jestem. I nieutożsamianiu się. I nie jest to łatwe. Taka przypomina mi się zabawa z chłopakami moimi. Właskotanie. Jest tak, i myślę, że też są różne jeszcze jakieś ćwiczenia, różne jakieś kierunki pracy z ciałem. Gdzie się wyłącza ciało. I tak sobie przypomniałem o tych łaskotkach z chłopakami, gdzie łaskoczemy i nagle cyk, można wyłączyć ciało, nie każdy to potrafi, można się tego nauczyć, wyłączyć ciało z tego odczuwania i nagle łaskotki nie działają. I są różne poziomy wnikania w tą, można powiedzieć, kontrolę, w tą naukę, w to rozwijanie tego dystansu do swojego ciała, do bólu fizycznego. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o ból psychiczny, bo w tej naszej przestrzeni, w tej naszej esencji, tam nie ma bólu. Tam jest przestrzeń, która zawiera wszystko, jest tą tak zwaną miłością, tą źródłem, tym życiem. I jakiekolwiek elementy psychicznego bólu też są w tych warstwach naszego ubrania. Że tak się mocno utożsamiamy z pewnym wydarzeniem, tak mocno utożsamiamy się z ciałem fizycznym, czy tak mocno utożsamiamy się z emocjami, że nas aż rozrywa, że serce nam pęka. No właśnie to jest to, że pozwólmy, żeby to serce pękło na maksa, bo tak naprawdę wtedy nam odsłoni się to najprawdziwsze nasze serce. Każde pęknięcie, każdy ból, każda
trudność jest tym krokiem do tego, jeżeli to wykorzystamy, do tego, żeby otworzyć się w pełni. Wejść w taki stan, uwolnić taki stan z siebie, który nie jest w stanie się zachwiać, nie jest w stanie być zburzony przez cokolwiek. Więc jeżeli serce nam pęka, to pozwólmy, żeby pękło, bo to są emocje, to nasze przywiązania do czegoś, czy do naszych przekonań, do myślenia. I to się objawia w ciele fizycznym. Wiem, że to brzmi może tak bardzo radykalnie, dziwnie, ale kiedy uznaję ten ból jako mego nauczyciela i dzięki doświadczeniu bólu odkrywam siebie bardziej w swojej mocy, w tym, kim naprawdę jestem. I dziękuję za tego nauczyciela. To jest tak ważne, żebyśmy mogli spojrzeć, że cokolwiek się wydarza, jest po coś. My możemy dać temu znaczenie. Możemy powiedzieć: okej, co mam usłyszeć? Co mam zrozumieć? Czasami ten ból taki fizyczny nie doświadczyłem takiego bólu, takiego bardzo wielkiego, mocnego. Ale spotkałem się z ludźmi, którzy byli w stanie terminalnym, którzy nie brali na przykład znieczulenia i ich bolało. Jest taki moment przekroczenia bólu, gdzie łapie się ten dystans i widzi się go jako coś, co jest w ciele, ale nie jest to mną. Bo ten prawdziwy ja, ta prawdziwa moja esencja jest wolna od bólu. I nigdy ból się w niej nie pojawi. Tam się pojawiają wiatry, które nas prowadzą w wyrażaniu się w tych wszystkich ubraniach. Tam jest wszystko. Tam jest połączenie ze źródłem, czy to nazwiemy przestrzenią serca, czy jakkolwiek inaczej, czy Bogiem. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, hej.